Tymek, jak się czujesz? Ooo, 36,7. Nie, młody, ty leż w domu. A może by tak nagrać odcinek z kimś, kto odebrał nowe auto jakiś czas temu? Zadzwoń do taty Kuby. Oni wzięli ostatnio nowe auto. A właśnie, Rafał. No siema. Dobra, cześć wszystkim. Tak jak już widzieliście po miniaturce i po wstępie, który nagrałem z Tymkiem, dzisiaj nagrywamy bez Tymka, bo Tymek jest chory, a ze mną jest Rafał. Cześć wszystkim. Rafał jest od miesiąca? Dokładnie. Dokładnie od miesiąca właścicielem tej oto... Kia Niro. Kia Niro, tak. Wersji HEV. Wersji HEV. Nie PHEV, tylko HEV. Dokładnie, czyli takiej, której nie ładujemy z gniazdka dodatkowo. Jasne, czyli tak zwanej miękkiej hybrydy. Rafał, czy jesteś zadowolony przede wszystkim z tego samochodu? Tak po miesiącu. Po miesiącu? To ja ci powiem tak, wiesz, jeżdżąc Toyotą, która miała 20 lat, się przesiadając z takiego zabytkowego wręcz samochodu na samochód nowy prosto z salonu, no ja jestem bardzo zadowolony. No, aha, okej. Okay. Z tego względu, że on jest napakowany różnego rodzaju technologią i jazda tym autem jest naprawdę przyjemnością. Okej, okay, to tak w sumie wyprzedziłeś moje pierwsze pytanie, bo chciałem właśnie Ciebie zapytać, jak to jest się przesiąść z 20-letniej Toyoty w gazie na taką nowiutką hybrydkę. To jeszcze może tak byś powiedział, jak wiesz, jak się poczułeś, jak pierwsze kilometry zrobiłeś tym autem? To tak, zacznę może od takich drobnych różnic, jeżeli chodzi o tą Toyotę w gazie, bo tutaj to padło. Gaz jest fajny, bo jest tani. Ale do pewnego momentu, nie? Bo teraz jak sobie liczę, wszystko wprowadzam do aplikacji Fuelio, to wychodzi na to, że ten samochód pali no, wręcz tyle samo, a może nawet trochę mniej niż Toyota, którą miałem w gazie. Toyota jeździliśmy 4 lata tak naprawdę, byliśmy drugim albo trzecim właścicielem. Natomiast różnica jest taka, że tutaj ja zatankuję i robię 700 km tym samochodem. Natomiast Toyotą, no tak po 200 km ja już musiałem gdzieś tam mieć w głowie, wiesz, stację benzynową. Jeżeli chodzi o różnicę w jeździe, w płynności, w przyjemności, to zdecydowanie jest cichszy. No ale to, tak jak przed nagraniem rozmawialiśmy, tamten samochód już się sypał praktycznie. No jasne, 20 lat. A ten jest ultra wyciszony, jest fajnie skonstruowany. Myślę, że opony też robią swoje, bo też szukałem troszkę, jakby na grupie mi doradzili. Jakiś gość, który też na YouTubie kręci filmy, jest bodajże jakimś kierowcą zawodowym, ściga się, to mówił, że te opony są naprawdę w porządku i one mają ten indeks głośności naprawdę niski, czyli są jedne z cichszych. Czyli jest komfortowo. A powiedz mi, bo tak, Toyota z tego co wiem miałeś w manualu, tutaj no to już jest, no masz dwa pedały, nie zmieniamy biegów. Powiedz mi, wróciłbyś do manualu? Bo się to jest mój drugi samochód, który ma automat. A, to tak, tego nie wiedziałem. Wcześniej miałem Mercedesa, też prosto z salonu, natomiast tak się życie potoczyło, że Mercedesa po paru latach sprzedaliśmy. Potem pojawiła się po czasie Toyota w manualu i różnica no jest kosmiczna. Automat to jest, wiesz, siadasz sobie, wszystko płynnie, gładko, elegancko. Nikt nie krzyczy, że szarpiesz. Tak, znaczy tak, dokładnie. Znaczy u nas nie było tego problemu z tym, że ktoś krzyczy, że ktoś szarpie, natomiast problem był z tym, że można było spalić sprzęgło, bo jak wiesz, mieszkamy w miejscu, gdzie tam pod górkę niezłą trzeba podjechać na światłach. Tak. I różnie to z tym wychodziło. Natomiast co do automatu, to wiesz, znajdą się zaraz zwolennicy w komentarzach, że te automaty są beznadziejne, że inne marki mają lepsze, nie? I tak dalej. Automat bezwzględnie. Jak dla mnie
Chyba nie ma większego znaczenia. Nie jeździłem zbyt dużo ilością automatów, ale jazda jest płynna, przyjemna. Ten samochód nie jest samochodem wyścigowym, to od razu powiem, bo jak na przykład teraz jechałem z Warszawy do Ełku i potrzebujesz przycisnąć, to jednak jest różnica między tym automatem, który miałem w Mercedesie, a tym. Ten jest taki raczej miejski automat. Tak, okay. To mogę ocenić. Spokojna, płynna jazda. Nie na rodzinny, bezwzględnie rodzinny samochód. Podaj. Jasne, ale jeszcze tak wspomniałeś, że na baku jesteś w stanie przejechać 700 km. A powiedz mi, jaką pojemność baku jest w tym aucie? Bo ja szczerze mówiąc, technicznie nie czytałem nic o tym samochodzie, po prostu stwierdziłem, że ty mi o tym opowiesz. Jasne, 42 litry. 42 litry i na 42 litrach robisz nim 700 km w trasie. Tak, teraz na liczniku mam spalanie średnie. Od tankowania 5,5 litra wychodzi, natomiast mam licznik, który postanowiłem, że nie będę przez dłuższy czas resetował, czyli on jest od momentu, kiedy wyjechaliśmy z salonu, on wskazuje bodajże 6,0. Ale z tego względu, że mamy tak, zimę, czyli są niższe temperatury i ten akumulator, czyli ta hybryda tutaj działa ciut, że tak powiem, gorzej, czyli wpływa to na większe spalanie, to jest po pierwsze. Po drugie, Robimy tym samochodem naprawdę krótkie dystanse. Bardzo często robimy dystanse rzędu 4, 5, 6 km i to nie pozwala temu samochodowi na to, żeby zejść z tym spalaniem niżej. Podejrzewam, że latem będzie inaczej, natomiast jak już sobie gdzieś tak zrobimy, nie wiem, 10, 15, 20 km po mieście, no to jest spoko, to spalanie schodzi bardzo nisko. On mnie bardzo zaskakuje, bo czasami pojawia się spalanie poniżej 4, raz widziałem poniżej 3. Tak, ale to było tak, że wiesz, zrobiłem, nie wiem, 10 km, wyszedłem do sklepu, licznik się zresetował, tak, bo każdy jeździ, on się resetuje. I potem na kolejnych 5 km on chyba jechał tylko na baterii i tam, nie wiem, z 2,6, 2,7 było spalanie wskazane. Właśnie, ale tak, średnia jest 6,0 z tych 4000 chyba 100 km. Też z hybrydami, z tego tak, co mi wiadomo, to jest tak, że też i ty, i samochód musicie się siebie nauczyć, bo jak wsiada potem inny kierowca, tak, to ten samochód tam trochę głupieje nawet, nie? I tam, kurczę, zanim się ogarnie, że ktoś ma inny styl jazdy, to też to spalanie może być różne. Aha. No ale jak tą hybrydę wyczujemy, to naprawdę można zejść do niskiego litrażu spalania. Na tak, bo znaczy on domyślnie na pewno jakąś tam rekuperację ma, nawet jak hamujesz normalnie hamulcem, ale pierwsze co z żoną tutaj przetestowaliśmy i cały czas się uczymy, mimo że te 4000 km za nami, to są manetki do rekuperacji, tryb automatycznej rekuperacji i te poziomy pierwszy, drugi, trzeci oraz hamowanie manetką aż do zera, nie? Więc jeżeli to opanujemy, wejdzie to nam w nawyk tak naprawdę. Tak jak jeździsz manualem, nie? Pierwszy miesiąc to wiesz, jedynka, dwójka, obroty takie i kminisz. Mhm. Tak samo tutaj z tą rekuperacją kwestia, myślę, że wejścia w nawyk. Jasne. Okej, okay. A powiedz mi, czy ona ma jakiś maksymalny zasięg, który możesz przejechać na samej baterii, tak jednym ciągiem? Wiesz co? Albo może tobie się zdarzyło przejechać jakiś taki większy dystans? No parę dni temu, wiesz co, jechałem, to też jest ciekawa opcja, bo ciekawa dyskusja na grupie się rozwinęła. Jechałem z Warszawy do Ełku i miałem na tempomacie ustawione 120 na godzinę. Cały czas. Przepisowo, ekspresowo. Tak, dokładnie. Jedynie przejazd przez Łomżę, to były prędkości miejskie, oraz przejazd tutaj z Nowej Wsi Ełckiej do Ełku też były prędkości niższe, nie? Cały czas aktywny tempomat, cały czas utrzymywanie pasa ruchu, więc to jest w ogóle też taki dziwny świat, że ty sobie siedzisz, tak naprawdę trzymasz ręce tutaj na udach, delikatnie korygujesz. 20-letni to ja cię tego nie mam. Tak. Korygujesz, wiesz, ewentualnie kierownicę, lub jak ci się wyświetli, trzymaj ręce na kierownicy, no to ty tam, wiesz, tym kciukiem dotkniesz tą kierownicę, że ty czuwasz cały czas, nie? Dobrze, ja się cieszę, że ten samochód nie ma już tej, bo chyba wersja 2024 będzie miała już, no, inne samochody, innych marek to mają. To, że masz kamerki, które śledzą cały czas twój wzrok. I jeden też z youtuberów ostatnio wspomniał, że jak on tylko wyjeżdża z garażu i ogląda się, wiesz, w prawo i w lewo, to już mu samochód krzyczy, że jesteś rozkojarzony, żebyś skupił się na jeździe, czyli masz głowę mieć cały czas. Czyli auto ciebie pilnuje. Tak. Ma jakiś czujnik, który jakby rejestruje twoją twarz, wie, tak, że się odwrócisz, tak, w lewo. No w prawo. Więc co do tej jazdy, wiesz, 120 na godzinę, no to tutaj spalanie mi wyszło równiutko 5,5 litra. Mhm.
Średnią wyliczyłem, bo ja wiesz, lubię kalkulować różne rzeczy, 97 km na godzinę, cały czas wyszła średnia na tych 20 km, więc jest okej. Okay. A, i pytałeś się, tu odpowiadam na twoje pytanie, ile da się przejechać na tej baterii, to wydaje mi się, że właśnie ten odcinek przez Łomżę oraz na pewno z Nowosielskiej do Ełku, czyli tam jest jakieś 5-6 km, to on w większości, mimo że jechałem 80 bodajże na godzinę, coś koło tego, to jechał cały czas na baterii. Aha. Nie? No też na trasie na pewno się doładowywał, nie? Intensywniej, bo to ale tak, 120 na godzinę. Tak jak piszą, jak się nauczysz, to tak do 5 km jesteś w stanie przejechać. Jednym ciągiem. Tak, nie jestem w stanie ci tego jeszcze teraz tak super ekstra powiedzieć, bo mamy zimę i widzę, że jak wiesz, odpalisz sobie ogrzewanie, nawet jest różnica między tym, jak ustawisz na 23 stopnie, a 20. To się silnik częściej załącza. I zaznaczmy, że to jest miękka hybryda, że tutaj z gniazdka sobie nie naładujecie. Tak. Nie? Tak więc spoko. Tutaj jest 1,3 kWh pojemność tego akumulatora, więc on tak, jak się naładuje, to od razu praktycznie się rozładowuje. Nie? Spoko. Dobra, to teraz tak, bo nie ukrywajmy, że kupiłeś to auto jako auto rodzinne. I powiedz mi, Kia Niro jako auto rodzinne. Plusy, minusy. Bezwzględnie ten samochód jest naprawdę z środku duży. Teraz podróż do Warszawy wymagała ode mnie tego, żeby go na maksa praktycznie zapakować. I oceniając, porównując Toyotę z Kia Niro w wersji HEV, bo HEV ma już mniejszy bagażnik, nie? I EV chyba też, to wychodzi na to, że z mojego punktu widzenia ten samochód jest większy. Ale to też są fakty, bo na przykład jak z tyłu sobie siądziemy, to tam masz nie tak, że wiesz, że masz 5 cm do fotela, tylko masz 20-30 cm. Zaraz wam to pokażemy. Tak, moja córka, któregoś razu usiadła, wyciągnęła, wyprostowała nogi za mną, za fotelem kierowcy, gdzie ja sobie siedzę komfortowo i mówię, tato, patrz, ja nawet nie dotykam, no zostały tam 1-2-3 cm, gdzie w Toyocie to nie było możliwe. Mimo, że bagażnik jeden i drugi ma tam w okolicach 450 litrów. Jasne. A powiedz mi, bo widzę, że auto ma taki troszeczkę wyższy prześwit. Też jakby przy zakupie brałeś to pod uwagę, żeby można było nim troszeczkę tam gdzieś zjechać z drogi? Potrzebujesz tego na przykład, żeby gdzieś na wieś pojechać i tak dalej? Bo tak powiem tobie, że dopiero szczerze mówiąc, dopiero teraz zwróciłem, że to nie jest taka typowa osobówka, tylko ona jednak jest troszeczkę wyższa. No on jest jako SUV ogólnie. Aha. Zarejestrowany, traktowany, ja nie wiem jak to wiesz wygląda, bo się na samochodach ogólnie nie znam, ale jest to SUV. Prześwit, on jest większy niż w Toyocie, jest to na pewno na miasto dobra opcja. I też jak już mówimy, krawężniki te sprawy, mówimy o krawężnikach, to ja zdecydowałem się na standardową wersję, czyli felgi 16, bo można dopłacić bodajże 2000 zł, wziąć sobie 18, dla jednych to się bardziej podoba, dla drugich mnie. Ja brałem to pod kątem praktycznym, bo ja mam prawo jazdy długo, żona ma prawo jazdy mniej, ale to nie ma w ogóle znaczenia, bo mi też się nieraz zdarzyło, że wiesz, gdzieś to na krawężnik parkujesz, najeżdżasz i tak dalej. Rysujesz felgę i tak dalej, nie? Jak uważam, że jest bezpieczniej wziąć po prostu 16. No i 16 też mniej pali na trasie, nie? Ja brałem pod kątem oszczędności. Aha, super. Dobra, Rafał, a jeszcze wracając do paliwa. Czy jeżdżąc teraz hybrydą, wróciłbyś do gazu? Bardzo ciekawe pytanie. Czy wróciłbym do gazu? Wydaje mi się, że raczej nie, z tego względu, że mamy dzisiaj trudne, ciężkie czasy, ale nie brałem tego pod uwagę przy zakupie tego samochodu, nie? Brałem raczej pod uwagę to, że my jeździmy w Polskę do dużych miast, teraz wchodzą te strefy czystego transportu i z tym gazem może być naprawdę różnie. Nie wróciłbym z tego względu, że no mówię, tutaj robię 700 km na jednym baku i tak jak pierwsze 2 lata jeździłem tą Toyotą w gazie, to było spoko, nie?
Ogólnie no, w takich czasach, teraz takie czasy się robią, że jakby jeśli chodzi o paliwa, nie o samochody elektryczne, no to benzyna jest najbezpieczniejsza, nie? A jednak tutaj masz, wiesz, główne zasilanie masz z benzyny, tak? Tak, tak, tak. A z gazem, tak jak mówisz, różnie może być. Tak, więc mówię, tu robię 700 km, a już tak po tych dwóch, trzech latach jazdy z tych czterech tą Toyotą, no tak denerwowało mnie, że jak wiesz, już 200 km przejechałem, zaczynała palić się rezerwa gazu, to tak... No to już trzeba się rozglądać ze stacją tak, to i tak dalej. No? Jednak wiesz, czas na to musisz poświęcić, nie? No oczywiście. Trzeba pojechać, postać. Bardziej jak w długą trasę jedziesz. Tak. A powiedz mi, czemu nie hybryda z wtyczką, czyli czemu nie PHEV? Bo z Excela to wyszło wszystko, wiesz? Z Excela, proszę bardzo. Arkusz kalkulacyjny wyliczył. Tak, ja wyszedłem z tego założenia, mimo że mam panele na dachu, mimo że mam... mimo że te panele produkują mi nawet sporo, jestem jeszcze w tym starym systemie rozliczeniowym i mógłbym się ładować, to już ci mówię, musiałbym dopłacić około 30 tysięcy do PHEVa, czyli do tej wersji ładowanej. Dużo. Zaraz do tego dojdziemy. I co mi z tego arkusza wyszło? Wyszło mi to, że policzyłem sobie, za ile, zadałem sobie pytanie, za ile, inaczej, ile mógłbym kupić paliwa, benzyny za 30 tysięcy złotych, licząc 7 zł za litr. Jasne. Czyli tak już wychodząc trochę w przyszłość, nie? To wyszło na to, że ja na takim paliwie, albo nawet jak weźmiemy sobie takiego przeciętnego Kowalskiego, który jeździ 15 tysięcy km rocznie, no ja tyle robię, nie wiem, 15-20, no, myślę. No, mnie tak 20 maksymalnie. Dokładnie. To wyszło na to, że ja za te 30 tysięcy będę jeździł 5-6 lat. Aha, czyli tak? W sumie przez te 5-6 lat to nie wiadomo, czy nie zmienisz auta tak naprawdę, nie? Takie mam plany, bo wiesz, zastanawiałem się też nad elektrykiem, ale to w ogóle nie podobała mi się ta opcja, że po prostu małego zasięgu, nie? A jakiego elektryka konkretnie brałeś pod uwagę? Wiesz co, ja brałem Niro pod uwagę, ale potem sobie, bo wiesz, my mieszkamy na Mazurach, w Ełku. Kojarzysz gdzieś stację ładowania u nas? Gdzieś jedna jest, to tak wam powiem. Słuchajcie, tak. Warto wspomnieć, tutaj to nie jest gdzieś Warszawa czy Kraków, gdzie my mieszkamy, tylko to jest Ełk na Mazurach, 60-tysięczne miasto. No i tu elektrykiem, jak nie mieszkasz w domu, to lepiej się nie pakować w to. No ja mieszkam w domu, ale to przeanalizowałem sobie. I teraz ja brałem pod uwagę Niro z tego względu, że jest to duże pakowne auto, ale tak po roku przemyśleń, bo ta decyzja, wiesz, cały czas tutaj kwitła w nas, żeby samochód zmienić. Wyszło na to, że my jadąc do Warszawy, bo też tam mamy rodzinę, no to nie widzi nam się to, że specjalnie ja musiałbym jechać na ładowarkę, a Niro elektryczna ma ten problem, że tam jest ładowanie małej mocy i godzinę 15, godzinę 30, godzinę trwałoby naładowanie tego samochodu. Gdzie więc normalnie z Ełku do Warszawy się teraz jedzie, niecałe 3 godziny, nie? Dokładnie, dokładnie. To jest to. Dlatego tak, elektrykę nie działałem. PHEVa, więc licząc te, załóżmy, biorąc pod uwagę te 5 lat, ale to jeszcze jedno założenie tu wchodzi w grę, że te 5 lat bym jeździł, inaczej, jakbym wziął PHEVa, to musiałbym jeździć tylko na prądzie. A jak sobie poszukasz, a i na prądzie PHEVem ty zrobisz tam do 50 km, czy tam do 60, nie? Na tym, więc tak, mógłbym się ładować w domu, tak, z paneli, jeździłbym sobie na prądzie, to musiałbym, to po 5 latach dopiero wyszedłbym na zero. Ale przy takim założeniu, że ten PHEV mi w ogóle nie zażre benzyny. A PHEV, ile? Jeździłeś Toyotą? Plusem? Ile, plusem ostatnio. Ile ci wyszło spalanie średnie? Średnie? Wiesz co, ogólnie tam nie resetowałem licznika, ale zrobiłem, zresztą mówiłem tobie, zrobiłem Priusem 90 km plus rozładowałem baterię i na koniec jazdy, bo dostałem auto z pełnym bakiem, miałem uzupełnić to paliwo i na koniec testowania mojego po tych 90 km zatankowałem za 18 zł, czyli tam 2,7 litra chyba zalałem, no to praktycznie, czyli przejechałem za 18 zł na niecałych 3 litrach, przejechałem 90 km plus prąd.
No tak, okej, okay. Czyli, ale nie znam specyfikacji Priusa, natomiast tutaj ludzie piszą, że tym pchewem mają spanalanie w okolicach 1,5-2 litry, coś w tej okolicy, więc mimo wszystko... Prius ma pojemność baterii chyba 13,6 kWh. Może być. Coś takiego. Może być, tak. To jest zasięg wtedy w okolicach 50-60 km. Więc, no tam Toyota podaje 86. Zobacz, tak, więc zobacz, nie ma szans na to, żebym przez 5 lat jeździł tylko na elektryku, nie uruchamiając tego, bo na przykład tak jak teraz mamy zimę, nie widać. Nie widać, no ale jednak jest chłodno. Który 19 grudnia jest chłodno, to też ludzie na grupie piszą, że odpalą tylko klimatyzację i ten silnik się uruchamia, nie? A poza tym z tymi pchewami też takie, co niektórzy opinie pisali, że jak się rzadko tego spalinowego używa silnika, to no wiesz, nie używasz, to, no to tego, różnie z nim, z jego... To jest tak, że samochód musi jeździć. Tak, ten silnik musi działać, nie? Każdy, nie? Więc ten pchew jest takim dziwnym, moim zdaniem, trochę pomysłem na samochód. Czyli jeżeli Kia Niro, to nie pchew? No nie wiem, no mi z arkusza wyszło, że nie. Ale znajoma ma Niro też wełku, poprzednią wersję. Czyli to, nie wiem, Niro jedynkę, bo to jest dwójka. Ona ma pchewa, jest zadowolona. Wiecie, to zależy kto jak jeździ, nie? Bo tak ty Rafał powiedziałeś, że w trasę liczy się tobie to, żeby dużo jeździć w trasę, nie? No to w trasę tak jak mówisz, i tak więcej będziesz jechał na benzynie i tak dalej. Wiesz, pchew też jest bardzo fajny, bezpieczny na trasę, nie? No bo ale wiesz, masz pod kątem mi chodzi jakby wydawania kasy na paliwo, nie? I tej różnicy w cenie. Tak. To moim zdaniem, jeżeli planujecie kupić teraz jakieś auto i je zmienić za, nie wiem, 5 lat, to pchew moim zdaniem jest bez sensu. Okay. Mniejszy masz bagażnik. Mhm. Nie? A powiedz mi, oprócz Niro, brałeś jakieś auta? Czy te Niro u ciebie z jakimś autem konkurowało? Tak. Jak wybierałeś auto? Wiesz co, brałem pod uwagę Renault Arkana, bodajże taki samochód. Też hybryda. No chyba już tylko są hybrydy. Ja już nie pamiętam, bo to... Słuchaj, ja go zamawiałem w lutym, a czas realizacji zamówienia był na papierze 6 miesięcy, wyszło 9. Ale ja się z tym pogodziłem. Czyli też sam sobie konfigurowałeś, to nie było coś dostępnego od ręki. Poczekaj, jeszcze to pierwsze pytanie. Co brałem pod uwagę, czyli Renault Arkana wchodziło w grę i Toyota CHR. CHR. Teraz nowa jest. Tak. Może przetestujemy na kanale. Ale tak, CHR jest mniejsza w środku. Do takiego samego wyposażenia musiałbym w CHR-ze dopłacić bodajże 10 tysięcy. Więc tamto auto odpadło. A Renault Arkana obejrzałem kilka recenzji i tam chyba po pierwszych dwóch czy trzech chyba chodziło o automat, jak on chodzi. Bo o skrzynię biegu, bo na początku rozmawialiśmy, czy są różnice i wychodzi na to, że są te różnice. Auto ładne ogólnie, fajne, ale no, jakoś tutaj padło na Niro, mimo że o tym Niro tak naprawdę nigdy nie słyszałem. Jako pierwsze Niro, o którym słyszałem, Robert De Niro kiedyś się reklamował. Tak, Robert De Niro. Pierwsze Niro, jaki widziałem, to był elektryk i na to było nastawione, ale tu już temat elektryka poruszaliśmy. I to drugie twoje pytanie brzmiało? Jak brzmiało, widzowie? A few moments later. Drugie pytanie brzmiało, już sobie przypomniałem. Dziękuję, widzowie, za brak podpowiedzi. To w sumie to nie pytanie. Rozumiem, że auto sobie konfigurowałeś. Nie był to egzemplarz dostępny od ręki, tylko usiadłeś do konfiguratora i zamówiłeś. Dostępne od ręki to są jedynie te modele testowe, które sobie salon kupi lub może na zapas oni kupują. Ale jeżeli chodzi o Kia Niro, to są trzy wersje, jeżeli chodzi o silnik, czyli HEV, PHEV i EV. Natomiast jeżeli chodzi o wersję wyposażenia, to jest bardzo proste i to też mnie tutaj, że tak powiem, zdjęło ciężar z serca, kamień z serca. To jest to, że tutaj masz wersję M, L i w Polsce masz teraz BL, czyli Business Line. No już myślałem, że no i jeszcze jest po tam... rozmiarach tej odzieży. Nie? Nie. Po prostu chodzi o wyposażenie. M-ka to jest taka podstawa, która jest tak dzisiaj, jest tyle wymogów prawnych, te utrzymywanie pasa ruchu, jakieś tam tempomaty, inne rzeczy, że w samej podstawie to jest naprawdę kosmiczny samochód, nie? Ja wziąłem wersję Business Line z tego względu, że
Zależało mi na paru rzeczach, takich jak head-up display, czyli na szybie sobie wiesz, widzisz wszystko fajnie i to jest praktyczne. Co jeszcze? Ma taki czujnik z tyłu, bo my bardzo często, każdego dnia, jak wyjeżdżamy z garażu, to do tyłu i zanim wiesz, wyjedziesz, to musisz tym samochodem trochę na ulicę wjechać. A u nas jest tam nawet spory ruch i ten samochód ma to, że gdy czujniki, nie wiem, chyba mikrofalowe czy jakieś takie tutaj wykryją, że coś jedzie i to naprawdę z, nie wiem, z 50 metrów nawet, czy nawet, no może 100 nie, ale tak do 50 metrów, tak mi się wydaje, to automatycznie wibruje mi cała kierownica, jest sygnał dźwiękowy, na monitorze pojawia się, z której strony jedzie samochód i co jeszcze, jeżeli ja to przegapię, to on sam mi zahamuje. On nie pozwoli mi wyjechać na ten, więc... Z tymi czujnikami to już miałem w Priusie też właśnie tak. Jakby styczność, z tym, że tam kierownicą nie trzęsło, nie wiem, czy jest to... Nie, tu jest wibracja taka, że wiesz, ale też na przykład Ssangyonga testowałem i tam był wtedy włączony, bo ja tak naprawdę, wiesz, nie mielę tych samochodów. Nie mam czasu na to, żeby je mielić, kurczę, funkcja po funkcji, ale w Ssangyongu było włączone wykrywanie fotoradarów. No i kurczę, jak mi ten fotoradar gdzieś tam się zbliżyłem się do tego fotoradaru, jak on zaczął mi wyjść, to myślałem, że coś się zepsuło, nie? Że to jakaś kontrolka. No, mój fotoradary ma po prostu w mapie wbudowane. Będziemy mówić, z czego nie jestem zadowolony? To jest mapa. No, najwyżej wtedy ja nie dostanę do testów, ale możemy powiedzieć. Nie, no to powiem Ci tak, z mapy tutaj wbudowanej nie jestem zadowolony z tego względu, że kiedy otworzyli u nas Via Bałtikę, tu w okolicy Chełku? Sierpień. 15, coś koło tego sierpnia, no nie? Mamy grudzień, tej mapy tam, tej drogi tam nie ma, nie? Są jeszcze te stare jakieś objazdy. Nie wiem, czy jest, nie sprawdzałem, ale pamiętam, że z miesiąc po otwarciu, to tam widziałem, jak ludzie błądzili, nie? Po drogach. Ja testowałem teraz na trasie Ełk Gdańsk różne mapy. Janosik, Automapa, Navi Expert, tą wbudowaną, Sygik i OSM Ant. I Janosik ma najbardziej aktualne mapy. Nawet jak u nas tam na Sikorskiego przez, nie wiem, 2 tygodnie były tory zamknięte i zrobili taki, wiesz, łuczek, objazd. Tak. W Janosiku to było, nie wiem, w ciągu 1 dnia. Tak? A Google mapy w ogóle tego nie naniosły. Inne mapy tak samo, nie? Więc Janosik. No plusem testowania aut już czyichś jest to, że jak jest coś nie tak, no to można po tym pocisnąć, nie wiecie, bo te testówki to tak nie do końca pozwalają, żeby tam źle mówić. No wiesz co, no ja też wychodzę z tego założenia, że prowadzę ten kanał, bo sam prowadzę i ja mam podejście takie do prowadzenia kanału, żeby mówić jak jest, nie? Więc na razie... No Rafał też tworzy, tylko Rafał nieco inny content ma. Aczkolwiek u niego na kanale tam pod spodem będzie oznaczenie. Też o tej Ki możecie się troszeczkę dowiedzieć, ponieważ trochę siadła Ci na kanał chyba, nie? Parę vlogów wrzuciłeś. Tak, ja w ogóle stworzyłem całą playlistę i tam jak chcecie tak na bieżąco, co 1000 kilometrów, że tak powiem, tak stwierdziłem, że będę wrzucał filmy, co się z tym samochodem dzieje, to tam jest playlista i mówię jak jest. Więc jak coś się tutaj... Mariusz Max Kołanko, mówię jak jest. Zepsuje? To się dowiecie. To się dowiecie, Rafała na kanale. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, ja chwycimy teraz kamerę i troszeczkę oddam, że tak powiem, pałeczkę dla Rafała. Rafał opowie nam co nieco o wnętrzu auta. Więc chodźcie, wsiądźcie do środka. Rzecz, która jest chyba inna niż w innych samochodach masło maślane, to jest to, że słuchajcie, jak otwiera się drzwi, tak, to mamy, wiecie, tutaj pierwszy taki, nie wiem, blokadę, taką zaskoczenie, drugie i słuchajcie, patrzcie, te drzwi otwierały się naprawdę mega szeroko. Chyba większość samochodów otwiera się mniej więcej w taki sposób, więc to może być jakiś plus. Ja już pakując się tak naprawdę do samochodu, to z tego korzystałem, nie? Auto jest brudne, bo jest użytkowane. My go nie myjemy codziennie, co 2 dni, czy to tydzień nawet. Druga rzecz, nawiązując do miejsca, o którym wcześniej mówiliśmy, że tu jest naprawdę spora przestrzeń. Zobaczcie, tu fotele pasażera i kierowcy są mniej więcej na tym samym poziomie. Ja teraz wsiądę tu. Mam tego miejsca naprawdę sporo, nie? I to ułożenie foteli u nas się nie zmienia. Przejdziemy sobie teraz do tyłu. Tutaj u dzieciaków.
Siedzę sobie tutaj komfortowo i tutaj mam, zróbmy tak jak na innych kanałach, na pięści, nie? Patrzcie, jedna, druga pięść tutaj się mieści. Nawet jak w trasie, nie wiem, można się położyć, to tu jest naprawdę dużo miejsca i żeby się położyć, to jeszcze mogę tutaj oparcie z tyłu. Ono chyba było czy rozłożone do końca, czy jeszcze mogę je podnieść? Już nie pamiętam. Czyli masz dwóch płaszczyzn. Tak, ono jest... O, tak, teraz jeszcze położyłem, więc może, nie wiem, jak ktoś by chciał tutaj sobie przysnąć, to byłoby może w takiej pozycji wygodniej. Jeżeli chodzi o wzrost, ja mam 1,81 m i tutaj jak się tak wyprostuję na maksa, to nie ma opcji, żebym tego dachu dotknął, czy też tutaj nie uderzam w nic głową, więc to jest naprawdę duża przestrzeń. Minusem może być to, że te uchwyty na butelki są w miarę małe, ale tu nie zmieści się butelka 1,5 litra, natomiast taka 0,5, 0,7 czy też litrowa taka w dyskontach sprzedają na upartego też tutaj się zmieści. Gniazdka USB-C są wszędzie. Tutaj z tyłu mamy dwa, z przodu jest jedno oraz takie USB-A do podpinania Android Auto. Plastikowe tutaj obicia. Dla niektórych to może być plus, dla niektórych minus. Dla mnie to nie ma większego znaczenia. Dość ciekawą koncepcją są te tutaj zagłówki. Można sobie jakieś ubranie powieść, jak ktoś podróżuje, to być może z tego skorzysta. Gazetowniki plastikowe jak w samolocie. Nie? Więc w Toyocie były takie materiałowe, może były one wygodniejsze. No ja z tyłu nie siedzę, tak? Nie jestem tutaj pasażerem, raczej jestem... Nie mi to oceniać, natomiast tutaj chodzi o jakieś chusteczki, tu jakaś gazeta, czapka, tego typu rzeczy tutaj się znajdują. No są ok, no swoją funkcję tak naprawdę spełniają, więc tam Isofix to standard i wymóg, więc w każdym samochodzie, który kupicie jest po prostu Isofix. I dlaczego wzięliśmy tą wersję Business Line? Dlatego, że jak teraz wracam z zakupów ze sklepu, którego tutaj nie ma, a mam kluczyk ze sobą w kieszeni i załóżmy mam takie, wiecie, duże bagaże, to zależało mi na tym, bo to jest wygodne, że jak podejdę, to zobaczcie, on teraz sobie piszczy tam 5 razy, ja tutaj jestem obłożony towarem ze sklepu i on mi się tutaj otwiera, nie? Nie muszę machać nogą, nic z tych rzeczy, on nie ma tutaj czujników. Wkładam sobie, jest ok. Więc to jest wersja, więc to jest opcja, która jest dostępna w tej wersji Business Line. Zobacz, Piotrek, tutaj, jeżeli chodzi o bagażnik, jest pojemny. Jest naprawdę pojemny, zaraz podłoga jest tutaj niżej. Jeżeli komuś przeszkadza jakiś tam brak wygłoszenia, czego ja nie odczuwam, to znajdziecie w internetach też informacje, jak tam jeszcze jakąś taką dodatkową matę kauczukową wyłożyć, żeby sobie to, wiecie, super ultra wyciszyć. Więc tu jest półka ten. Dziwnym rozwiązaniem, chyba niespotykanym w innych samochodach, jest to, że tutaj nie ma rolety, tylko jest taka, zobaczcie, widzicie? Taka jakaś, nie wiem jak to nazwać nawet, taka firanka to nie jest, no po prostu coś takiego, co maskuje nam wnętrze. No właśnie o to chodzi, że my tutaj nic na tym nie położymy, natomiast spełnia ono swoją rolę, dlatego że maskuje. Znaczy jakoś tam kurtkę sobie położymy, jest ok, nie? I teraz, czy my tak naprawdę w tym samochodzie tego potrzebujemy? Myślę, że nie, bo chyba w każdej wersji Niro są przyciemniane szyby z tyłu, więc to nie jest jakaś tam opcja dodatkowo. Jest spoko, te ciemne szyby, bo z zewnątrz nic tutaj nie widać. Jakieś tam haczyki, no chyba nie ma, nie, są, jeden, drugi tutaj jest haczyk, więc można coś tam sobie zaczepić i ten bagaż jakoś tam ustabilizować, tak, o to mi chodzi. No i zamykanie klapy też jest bardzo wygodne, można to oczywiście też zrobić z pilota, można też zrobić z przycisku, który jest przy kierowcy, więc jak, nie wiem, wysadzamy dzieciaki do szkoły i one mają tutaj plecaki albo jakiś bagaż, nie musimy wysiadać z kierownicy, klikamy przycisk, się to tutaj zamyka.
Kurczę, w ogóle to muszę Tobie podziękować, bo godnie zastępujesz Tymka na kanale. Dziękuję bardzo. Tymek jest chyba chory, tak? Więc tak. Niech szybko zdrowieje. Co jeszcze brałem pod uwagę, to jest to, że w tym samochodzie mamy relingi, dobrze mówię, tak? Więc możemy sobie zamontować tutaj belki. I na belki oczywiście możemy wsadzić sobie tutaj wszystko. Tu mamy jakąś taką płetwę rekina z BMW. Ok. Więc to jest chyba wszystkie samochody teraz mają coś w tym stylu. W Niro można też zamontować hak. I my planowaliśmy hak tutaj zamontować, ale jak sobie wszystko już tak policzyliśmy, że mielibyśmy zamontować hak, plus kupić jeszcze bagażnik na rowery, to wyjdzie tak między 6 a 10 tysięcy złotych. Czyli nie mało. Natomiast na rowerach aż tak dużo nie jeździmy i wstępnie, czy i po tej całej analizie, wiecie, wyszło na to, że kupimy sobie tutaj belki, bagażniki rowerowe takie na dach i to nam wystarczy do tego, żeby przejechać się, nie wiem, 100-200 km od Ełku, sobie coś rowerami pozwiedzać i wrócić. Na dłuższe trasy, ok, w grę hak wchodzi, być może kiedyś sobie kupimy, zamontujemy i będziemy na tym haku rowery lub inny bagaż wozić. Więc jak już mówiliśmy o haku i o wycieczkach, to chodź Piotrek do środka, pokażę Ci w środku, jak to mniej więcej wygląda. Pojedziemy na myjnię. Jak widzisz, samochód jest naprawdę... on potrzebuje niezłej kąpieli. Możemy sobie wybierać tutaj profile Rafał, Kasia. Są delikatnie inne ustawienia, natomiast jest to bardzo podstawowa funkcjonalność. Czasami zdarza mu się, że za pierwszym razem tak dłużej. W sensie, że ma jakieś zawieszki? No, że no, tutaj jakieś przygotowywanie jest. Nie? Powiem Ci, że pierwszy raz auto, które testuję na kanale, znaczy w sumie razem testujemy, ale pierwszy u mnie na kanale, w którym jakaś zawiecha się pokazała, nie? Tak. Znaczy, to bardzo rzadko, to takie przełączanie czy tam ładowanie. No, ta animacja na początku się przydaje, z tego względu, że można mniej więcej zaobserwować jaki jest tam przepływ tej energii, ale moim zdaniem lepszy jest tutaj ten wskaźnik po prawej stronie, czyli to kółko, gdzie tutaj pokazują na przykład, że teraz się ładuje bateria, tak? A jak dodam pedał gazu, no to jadę w trybie ekologicznym. Tu mamy jeszcze power, to naprawdę musiałbym przycisnąć ostro aż do końca. O, i on mi teraz się przełączył na EV, czyli jedziemy sobie na silniku elektrycznym. Czyli jak jedziemy tak płynnie, to jest ok. To piknięcie, które przed chwilą miało miejsce, to było to, że najechałem na linię. Okej, czyli tak w sumie, tak z tego co ja widzę, to we wszystkich tych hybrydach cały ten jakby system, cały ten schemat pokazywania tego, na jakim trybie jedziemy i tak dalej, jest bardzo podobny w sumie. Można powiedzieć, że są dogadani ze sobą w tej kwestii. No, ja nie jeździłem żadnymi hybrydami, nawet tak naprawdę nie testowałem innych samochodów. Tylko oglądając na YouTubie różnego rodzaju recenzje, podjąłem decyzję, że to będzie właśnie Niro. W Niro wsiadłem, się przejechałem i stwierdziłem, że jest ok. Jedna rzecz na początku mi nie pasowała, to że jak tutaj trzymam nogę, to obijała mi się tutaj noga o ten panel środkowy, ale tak jak widziałem w różnych samochodach, różnie jest to rozwiązane, po prostu w Toyocie tego panelu tutaj nie było, ale nie jest jakiś on uciążliwy, żeby miał z tego tytułu jakieś problemy, bo już 4000 km przejechane, były też dłuższe drogi i no jest ok, w skrócie jednym wielkim. Idzie się przyzwyczaić do tego. Tak. No i zobacz, teraz na przykład spalanie jest 4,2, tak 3,9 wychodzi nam. Więc nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego. Jedziemy po mieście. Jedziemy po mieście, ale słuchajcie, nie sugerujcie się tym.
z tego względu, że on bardzo często, jak silnik jest zimny, a mimo że trzymam samochód w garażu, to mówię, robiąc taki odcinek 4 km, to on mi tutaj pokazuje, nie wiem, 7-8 litrów, 12 na początku, jak tutaj pierwszy kilometr przejadę, a teraz samochód stał, nagrywaliśmy ile? Dobre 40 minut nawet, no, bo pierwsze nagranie pół godziny. Tak, dokładnie. Więc trudno to zrozumieć. Ogólnie jedzie się przyjemnie. Ja też na przykład miałem 184 cm wzrostu i powiem wam, nie wiem pod kogo jest fotel ustawiony, ale ja tutaj nie mam na co narzekać tak naprawdę, nie? Czuję się naprawdę, jest wygodnie, komfortowo. Fotel też jest wygodny, fajnie trzyma na boczki. Pomimo tego, że nie jest to może jakiś super sportowy fotel, ale jest taki, kurczę, no... Można jechać w daleką podróż, ale też na zakrętach na pewno was nie wyrzuci z niego. Jeżeli chodzi o minusy tego samochodu, czyli drugi minus, który tutaj znalazłem, o którym też ludzie piszą na grupie, to jest te tutaj Piano Black. Piano Black jest minusem, tak? Chyba wszędzie, nie? Dokładnie. Ładnie wygląda, ja w swojej BMW jak też jest nowe i czyste. Tak. Ale praktyczne zastosowanie tutaj jest żadne. Ale na piano każdy narzeka, słuchajcie. Ludzie kupują to, bo ładnie wygląda, a potem jest płaczne. Zgadza się. Jeżeli jest opcja wybrać jakieś inne wykończenie, to raczej lepiej wybrać inne wykończenie, niż w te piano się pakować. Czyli jeżeli jest go za dużo, tego Piano Black, bo tutaj tak naprawdę mamy tylko ten panel środkowy, no może tutaj, ale to tutaj się, wiesz, nie trzymamy sobie palcami i odcisków nie zostawiamy. I chyba Piano Black jest naokoło samochodu, ze strony zewnętrznej te czarne pasy takie. Ale to jest i tak się wróci, no, nie? To wiecie, no, nie razi to was tak na zewnątrz jak wewnątrz, no bo jednak jak jedziecie, siedzicie w samochodzie, a nie oglądacie go dookoła. Tak więc na zewnątrz te piano to tam mi by problemu nie robiło, nie? Ale wewnątrz to teraz jakbym miał kupować auto, to broniłbym się raczej przed tym, ponieważ od 3 lat użytkuję auto z Piano Black i już jest nie idzie go doczyścić, musiałbym na detailing jakiś dać po samemu. Nawet nie chcę się za to zabierać, że tak powiem. Zgadza się, ale na portalach tych takich chińskich do kupna są takie nakładki, nawet wiesz, są gotowe formatki, kupujesz, nakładasz czy tam naklejasz. Jest to już powycinane pod twoją wersję, pod Hewa, czy tam pod Hewa, bo one są bardzo podobne i możesz sobie kupić takie, wiesz, karbonowe. Takie newsy, ja nie wiedziałem. Tak, tak, jest tego i to mi żona wysłała ink patch. Ja bardziej bym właśnie, wiesz, jeszcze się kusiło to, żeby oklejać, bo dużo osób okleja sobie na przykład. No. Tak. Albo oklejało, nie wiem, czy dalej jest moda na to oklejanie wnętrza. Tak, więc to jest, mówię, moim zdaniem najmniejszy problem. No, chyba, że jesteście, wiecie, takimi pedantycznymi osobami, które codziennie dbają o samochód, albo co parę dni, no to będzie wam przeszkadzało. A auto dla mnie ma być praktyczne, ma jeździć, ma wozić rodzinę, wiecie. I takie też wam pokazujemy to auto, tak? Bo nie jest to taki typowy test auta, które gdzieś tam dostaliśmy z salonu, tylko jest to test po miesiącu użytkowania, tak więc też nie oczekujcie tego, że będzie to auto też już takie mega czyste, tylko no, auto jest w codziennym użytkowaniu, jeździ na co dzień, nie jest to zabawka kupiona do garażu, tak? Dobra, i przejdę zaraz do funkcji, które tutaj są jeszcze fajne, które mnie zachwyciły, Piotrek, bo zaraz dojdziemy na myjnię, a ten odcinek już się trochę długi robi. To jest po pierwsze, co mnie tutaj, co uważałem kiedyś za jakiś wymysł kosmiczny, nie wiadomo po co. To jest, słuchajcie, to jest ten magiczny przycisk, to jest podgrzewana kierownica. Na przebitkach to widzicie. Ona w przeciągu bodajże, nie wiem, minuty, dwóch robi się naprawdę ciepła i gdy wsiadacie do samochodu, nie jest on jeszcze nagrzany, to waszym jedynym marzeniem jest to, żeby zagrzać ręce. Więc oczywiście w zimę, nie? Zimą, oczywiście, że tak. Więc podgrzewana kierownica, must have moim zdaniem. Jeżeli chodzi o podgrzewane fotele, dla mężczyzn nie jest to zdrowe, tak jak mówią i piszą w różnych źródłach. Karetka, to się przytrzymamy tutaj na przystanku autobusowym. I teraz tak, podgrzewane fotele są spoko. W wersji najwyższej, czyli tej, jak dopłacimy sobie jeszcze do wersji, bodajże premium się ona nazywa, czy jakoś tak,
To mamy jeszcze, słuchajcie, wentylowane fotele. Fotel z pamięcią ustawień tutaj kierowcy. Twój fotel pasażera też jest wtedy elektryczny, bo na razie tylko jest mój elektryczny. Aha, ja mam tutaj manual. Tak, ty masz manual, ja mam elektryka. I ja myślałem, że w tym, że będzie problem, bo żona jest innego wzrostu, inne ustawienia potrzebuje, ale dogadaliśmy się. I tak naprawdę mamy tutaj jeden przycisk, z którym sobie góra, dół, prawo, lewo, czy tam przód, tył. No, ten czyli rozumiem, że pamięć jest tylko jakby dla jednej osoby, tak? Nie, no jak go ustawisz, tak zostaje. Tak jak w manualu, jak sobie wiesz, przesuniesz wachło, to tak zostaje. Natomiast tutaj pamięci ogólnie o nie ma. Tak to, tak to powiedzmy sobie. Ale w tej wersji najwyższej, do której trzeba dopłacić kolejne 17 tysięcy. Jest opcja zapamiętywania jakby ustawień. Dokładnie tak to wygląda. Z funkcji tak, podgrzewana kierownica to jest super opcja. Auto hold jest fajny, bo wiecie, w automacie jak puścimy nogę z hamulca, to on cały czas na tej jedynce już jedzie. Kolejna rzecz, która jest... A wiesz co, przerwę ci, bo tak jeszcze zapomnę o tym. Powiedz mi, czy cały ten system, wszystkie te przyciski i panele dotykowe, czy są według ciebie intuicyjne? Czy miałeś jakieś większe problemy z tym, żeby się tego nauczyć? Nie. Jest intuicyjny. Mamy tutaj, co niektórzy zachwalają, niektórzy nie zachwalają, to jest ten taki przełącznik między tym przyciskiem strzałki a wiatrakiem. Może pokażę. Tak, czyli tutaj ja domyślnie mam ustawioną tą opcję i tutaj mamy mapę, nawigację, no praktycznie to samo, skrót, radio i tak dalej. I jak chcemy sobie zmienić klimatyzację, przyłączamy się z tym panelem, mamy tutaj, widzicie, klimatyzacji, możemy sobie zmieniać różnego rodzaju ustawienia. Ja domyślnie ustawiłem, że jest taka, on mi zawsze wraca do tej opcji, bo poprzez przytrzymanie to też taka ciekawostka, jak przytrzymamy sobie ten przycisk, to możemy sobie wybrać, czy on ma powracać do wybranego ekranu po przekroczeniu limitu czasu, czyli do systemu infotainment, czy do klimatyzacji, czy ma być to wyłączone, czyli jeżeli jak będzie wyłączone, ja przełączę na klimatyzację, to on mi tak zostaje. Natomiast przyzwyczajenie, czy to jest intuicyjne, no to żeby uniknąć tego typu problemu, że wiesz, że za każdym razem się rozkojarzasz, no bo nie wiesz, na który przycisk do czego, no to ja sobie właśnie przez przytrzymanie ustawiłem, że on zawsze wraca mi do systemu infotainment i wiem, że jak chcę włączyć klimatyzację, klikam wiatrak, przestawiam klimę i on mi tam po 5 czy tam po 10 sekundach wróci z powrotem, nie? Bo częściej używam radia, nawigacji i tak dalej, niż zmiany tak naprawdę klimatyzacji, no bo ustawiamy temperaturę na, nie wiem, 20 stopni, no i tyle w temacie. Okay, tak, nie kombinujemy po tym. Jeszcze tak mi rzuciło się w oczy właśnie ta wizualizacja tego, jak napęd pracuje. Podoba mi się, bo jest tak fajnie zanimowane. To jest, nie są to takie kurcze kreski, jak na przykład, nie wiem, w Toyocie, którą tam też się zdarzyło testować. To jest normalnie silnik pokazany, widać, że to silnik, tak. Tutaj widać, że to jest bateria. Tak więc no, ale, bajer taki. Taki bajer, ale tak, nie? Mnie to robi. Ja lubię takie gadżety, ładnie, które są realne. Nie? Jeszcze jedna rzecz mi taka się rzuciła w oczy, pokażę wam taki przycisk Drive Mode. Powiedz mi, Rafał, jakie tryby jazdy ma ten samochód? Dwa, Eco i Sport. Na Sporcie manetki służą tutaj do zmiany biegów. Okay. Natomiast w Eco tutaj mamy sterowanie rekuperacją. Na Sporcie może raz jechałem, bo gdzieś tam się spieszyłem i potrzebowałem. A duża jest różnica między jest. Eko? Jest różnica, po prostu czujesz, że on dłużej trzyma na tym niższym biegu, dłużej ciągnie. Jeżeli, nie wiem, się spieszysz albo chcesz, jest duży ruch, a ty... Skręcane obroty po prostu wyższe. Chcesz wyprzedzić skuteczniej, no to na Sporcie to zrobisz tak, jak wiesz, powiedzmy na manualu, że ty wrzucasz i masz pewność, że ten bieg jest. Ten bieg siedzi. No kwestia nauczenia się jeszcze. A na Eco to on ma tak, że ty wciskasz ten pedał gazu i on tak, wiesz, po pół sekundy, okej, chyba trzeba przyspieszyć, nie? Tak mniej więcej na Eco to działa. Na Eco to Eco, no to nie, tak. To nie jest... I tam jest inne sterowanie, tam rekuperacją, baterią, no już... Jeszcze tutaj dużego doświadczenia nie mam. Must have jeszcze moim zdaniem jest to ten, jak to się nazywa? Nie dynamiczny tempomat, tylko... Aktywny? Aktywny tempomat, dokładnie. No teraz to taka już standard. Tak, na przykład to teraz sobie tutaj jedziemy, ja wrzucę 50 na godzinę, żeby on sobie jechał. No i puszczam tak naprawdę... Jeszcze włączę sobie ten przycisk na kierownicy, tak? Utrzymywanie pasa ruchu i
to widzicie, że kierownica sama się kręci, on tutaj... Bardziej jak Tesla normalnie, nie? Tylko, że Tesla w Polsce nie ma tej opcji. No tutaj musiałem go skorygować, bo nie jedziemy taką super ekstra oznaczoną drogą. Ale jak czyli widzicie, on tutaj mniej więcej to... To pewnie lepiej to działa, jak masz linie ciągłe po bokach, niż przerywane. Tak, jak on widzi jasną linię, no, wiesz, na ekspresówce. Tak. Mówię, 200 km ostatnio przejechałem i zmęczenie, jeżeli chodzi o porównanie z jazdą Toyotą, to tutaj było znikome. A masz tutaj wykrywanie znaków drogowych? Tak, ale to myślę, że w każdym samochodzie tak samo to działa, czyli słabo. No bo on teraz, okej, wykrywa mi 50, ale gdzieś szczyta zaraz za 40. Miniemy skrzyżowanie i on dalej będzie, że tak powiem, wyświetlał 40. Czasami wykrywa te skrzyżowania, czasami nie, więc nie wiem, takie, wiecie, jak policja was zatrzyma, to nie powiecie, że wam się wyświetlało tutaj, nie? No tak, nie udowodnicie tego. Tak więc to też taki można powiedzieć, że bajer, tak? Zgadza się. No ale ten aktywny tempomat, no mega. Jedziemy sobie za samochodem, nasz samochód zwalnia, nie ma opcji takiej, że uderzymy. I ten aktywny tempomat też działa jako asystent jazdy w korku. W Warszawie byłem teraz, no, w godzinach szczytu, luzik. Zero tu, wiecie, wachlowania tą wajchą. On se podjeżdża, ja tylko tutaj kciukiem naciskam, że ok, pojazd przyjeżdżający się oddalił, więc czyli samochód dalej po prostu sam jedzie, nie? Nie jest to taki system super zaawansowany jak Tesla, ale no jest różnica bardzo duża. W 20-letniej Toyocie tego nie było, nie? Tak więc widzicie, to widać po człowieku zachwyt, który kupił sobie w końcu nowe auto, albo może nie w końcu, bo kiedyś też miał Mercedes RAV, tak jak opowiadał, ale tak jak się przesiądziecie z takiego 20-letniego auta, to no tak czuć ten zachwyt. Nieważne, czy wam to auto pasuje we wszystkim, czy wszystko wam się podoba, to i tak jednak no, jest ta różnica, nie? Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy na Myjnie, zrobimy tutaj jakieś ogrywki, Rafał myje samochód. I pewnie będziemy brnęli ku końcowi i jeszcze pomyślimy. I jeszcze tak na zakończenie też, jak już będziesz robił przybitki, dodam, że ważne moim zdaniem, żeby ta decyzja o zakupie samochodu była dojrzała, bo tak jak powiedziałeś o Mercedesie, to był zakup niedojrzały kiedyś. Aha. Ja sobie go wyposażyłem kiedyś, tam miałem też bajery różne, co. Ale to ściągnęło mnie finansowo w dół. Natomiast tutaj no, można było wziąć tą wersję premium, żeby była pamięć kierowcy i jakieś inne pierdoły. Dodatki, natomiast no nie, no wiesz. Dobra, to jeszcze tak na koniec, już sam koniec. Co prawda o pieniądze pytać nie wypada, ale Rafał, czy mógłbyś nam powiedzieć, ile ta specyfikacja ciebie wyniosła, tego auta? Ja mogę powiedzieć katalogową cenę. Katalogową, no. Bo nie ukrywam, że jeżeli pojedziecie sobie po salonach i popytacie o zniżki, to jesteście w stanie zniżkę, moim zdaniem, w okolicach 5% na pewno od katalogowej ceny dostać. Tak jest moje doświadczenie, bo byłem w salonie w Ełku, w Łomży, w trzech salonach w Warszawie i te zniżki były na bardzo podobnym poziomie. Ta wersja teraz bodajże kosztuje 152 tysiące brutto. Mhm. A od ilu się zaczynają ceny, Niro? 130, 140, okay. Coś koło tego, nie pamiętam tak naprawdę. Czyli nie jest to, słuchajcie, jakaś mega droga hybryda, tak? Nie, ale jeżeli sobie porównamy wyposażenie tego samochodu z markami premium, to pewnie po kolejnych filmach ty też odczujesz, testując inne samochody, że tak naprawdę one nic takiego nadzwyczajnego nie mają. Takie jest moje odczucie po paru latach, wiesz, bycia kierowcą. Okej, no to super, słuchajcie, to my myjemy samochód, dziękujemy wam za uwagę, wyszło trochę długo, nie miało tak być, ale wyszło długo, mam nadzieję, że nie zmęczyliśmy was. Rafał, tobie dziękuję za prezentację furki. Subskrybujcie kanał Piotra. I Rafała też będzie tam opisane. Dokładnie. Wszystko, co i jak. I ja myślę, że więcej treści tego typu, jak będzie się pojawiało, to będzie coś nowego na tym naszym YouTubie, tak. A nie tylko takie, wiesz. Ja też mam taką nadzieję i słuchajcie, z Rafałem widzimy się za 15 tysięcy kilometrów. Spoko, pamiętamy. Mamy 4224 na liczniku. No to sobie dodajcie, nie? Musisz odliczyć. No dobra, niecałe 20 będzie. Dobra. Okej, dobra, dziękujemy, hej, cześć. Do zobaczenia.